Jeśli pracujesz zawodowo, to pewnie już kiedyś negocjowałaś swoją pensję. I pewnie jeszcze wiele razy będziesz ją negocjować. Jak to robić skutecznie? I jak sprawić, żeby te negocjacje płacowe nie były konfrontacją i dużym stresem, lecz żeby były dla Ciebie czymś zupełnie normalnym, a wręcz przyjemnością? Dzisiaj będzie właśnie o tym. Cześć, mam na imię Dorota. Jestem finansistką, inwestorką, seryjną przedsiębiorczynią i zapaloną podróżniczką. Ale przede wszystkim jestem założycielką społeczności Girls Money Club. Opowiadam o tym, jak stworzyć sobie kilka źródeł przychodów, jak umiejętnie zarządzać swoimi pieniędzmi, a w tym oczywiście, jak je mądrze inwestować. Pozwól mi być Twoją przewodniczką po świecie pieniędzy. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o negocjacjach, a dokładniej o negocjowaniu swojej pensji. Czy to pierwszej pensji, czy to już którejś kolejnej pensji. Czy to w nowej pracy, czy też w pracy, którą wykonujecie teraz, ale czujecie, że powinnyście być wyżej wynagradzane. Cokolwiek tak naprawdę dotyczy negocjacji w sprawie pensji, bardzo często budzi takie niemiłe uczucia, budzi taki stres, właśnie takie zdenerwowanie, takie poczucie, że na tę rozmowę o podwyżce, czy też rozmowę o płacy, my musimy szykować się jak na wojnę. Oczywiście może jest tutaj odrobinka przesady, ale prawda jest taka, że większość z nas się stresuje przed taką rozmową. Więc dzisiaj chciałabym trochę odczarować te negocjacje, opowiedzieć właśnie o tym, jak się do nich lepiej przygotować, jakie mieć nastawienie, i co zrobić, żeby były one jak najbardziej skuteczne i żeby wyjść z nich po prostu zadowoloną, nawet niezależnie od tego, jaki będzie ich wynik, no bo pamiętajmy, że zawsze jest jednak ta druga strona, której w 100% działań nie przewidzimy. W każdym razie temat negocjacji moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważny, głównie dlatego, że on po prostu dotyczy każdej z nas, bo każda z nas kiedyś uczestniczyła w takich negocjacjach płacowych, nawet jeżeli one były bardzo krótkie, albo będzie w nich uczestniczyć. Każda z nas czuje, że chciałaby zarabiać jak najwięcej w stosunku do tego, jakie umiejętności prezentuje i ile wysiłku wkłada w swoją pracę. Dlatego sądzę, że ten odcinek przyda się naprawdę, naprawdę każdej z Was. I powiem więcej. Nawet się przyda tym z Was, które nie chcą lub nigdy nie pracowały na etacie. No bo przecież, jeżeli jesteście przedsiębiorczyniami, to ile kosztują Wasze produkty, również jest pewnym elementem negocjacji, zwłaszcza jeżeli macie takie produkty szyte na miarę. A więc tak czy inaczej, ten dzisiejszy odcinek przyda się naprawdę każdej z Was, która po prostu chce być dobrze wynagradzana za swoją pracę. No to zaczynamy! Zacznę od jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, o której jednak mimo wszystko, mimo że jest prosta, wiele z nas zapomina. A ta rada brzmi: nie czekaj, aż ktoś Cię dostrzeże i sama przejmij kontrolę. Wiem, że jest to niby coś oczywistego, ale sama przyznaj się przed sobą. Czy czujesz się teraz godziwie wynagradzana? Czy czujesz, że powinnaś dostać podwyżkę, ale od dłuższego czasu tak naprawdę nie poprosiłaś o żadne spotkanie w tej sprawie? Czy czujesz, że tak naprawdę jesteś zbywana w swojej pracy i że ciągle nie możesz się doprosić o tę podwyżkę? Bardzo łatwo jest spychać te takie niewygodne rozmowy, czy też takie trudne rozmowy na przyszłość, na jakiś tam dalszy plan, na jakąś właśnie nieokreśloną bliżej datę, dlatego że, no wiadomo, często tłumaczymy to sobie tak, że po prostu chcemy być lepiej przygotowane, albo że może ktoś nie ma dla nas czasu, albo może po prostu tak musi być, bo tak ludzie są wynagradzani na tych stanowiskach. Albo na przykład szukamy cały czas gdzieś tam w swojej głowie tej odwagi, żeby bardziej stanowczo walczyć o tę swoją wyższą pensję.
I gdzieś tam, tak jakby szukając tych różnych argumentów, zapominamy o tym, że tak naprawdę nigdy nie będzie w 100% idealnego czasu na to, żeby o podwyżce pogadać. Zawsze w każdej firmie jest milion rzeczy na głowie, milion rzeczy do zrobienia na tak zwanym ASAP-ie. Jest często też wielu pracowników i każdy z nich ma jakieś tam swoje preferencje, swoje rzeczy do wynegocjowania właśnie. Dlatego jedyną osobą tak naprawdę, która w najlepszy sposób zadba o Twoje potrzeby, to jesteś nią Ty. Czyli to Ty powinnaś przejąć kontrolę i to Ty powinnaś aktywnie dążyć do tego, żeby właśnie przede wszystkim umówić się na tę rozmowę. No bo nie jesteś w stanie otrzymać tego, czego chcesz, jeżeli w ogóle nie siedzisz przy tym stole, jeżeli w ogóle nie bierzesz udziału w tych wszystkich decyzjach, które się wokół ciebie dzieją. Więc ja zdaję sobie sprawę z tego, że to często wymaga od nas przełamania się, że to wymaga od nas nabrania takiej odwagi pewnej do zrobienia tego pierwszego kroku, ale nikt prawdopodobnie nie zrobi tego za ciebie. Więc jeżeli odkładasz to na przyszłość, to po prostu pozbawiasz siebie tych pieniędzy, które mogłabyś zacząć zarabiać już wcześniej. Więc weź pod uwagę to, że czas to pieniądz i weź pod uwagę to, że nikt nie zadba o ciebie tak dobrze, jak ty możesz o siebie samą zadbać. Więc bierz udział w tych negocjacjach, pamiętaj o tym, że sukcesem samym w sobie jest już to, że ty w ogóle bierzesz w nich udział, że ty w ogóle bierzesz udział w rozmowie. Pamiętaj, że zawsze jest tak, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co powie druga strona. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć budżetu drugiej strony. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji drugiej strony. To zawsze jest niewiadoma. Nawet jeżeli, nie wiem, bardzo dobrze współpracujesz z przełożonym, on i tak może ci powiedzieć nie. I oczywiście trzeba to uszanować i trzeba wiedzieć, że taka odpowiedź jest po prostu możliwa. Natomiast nawet odpowiedź nie, nie jest jeszcze końcem świata. Nie jest tak naprawdę twoją porażką. Po prostu sam fakt, że ty w ogóle już się dowiedziałaś, na czym stoisz, że ty już wiesz doskonale, że na przykład, okej, na tym stanowisku nie jestem w stanie zarobić więcej, to już jest coś, co daje ci nową wiedzę, daje ci nową manewrowość, daje ci pole do działania, do albo poszukiwania nowej pracy, albo na przykład zmiany swojego zakresu pracy, zakresu działań i próby jeszcze podejścia tego tematu po raz kolejny. A więc weź pod uwagę to, że jeżeli nie grasz, to nigdy nie wiesz, czy jesteś w stanie wygrać, mówiąc oczywiście to w cudzysłowie, dla siebie coś więcej. Czyli bierz udział, bierz aktywny udział w negocjacjach i weź pod uwagę to, że każde negocjacje nauczą cię czegoś nowego i sprawią, że będziesz w nich lepsza. Ale dopóki nie będziesz brać w nich udziału, to zawsze będziesz gdzieś na początku swojej drogi i nie przygotujesz się idealnie, nie będziesz miała tych idealnych, ciętych ripost, no bo właśnie tego wszystkiego uczysz się już w trakcie negocjowania. Czyli pamiętaj, że to działanie daje ci tutaj największe pole manewru, no i po prostu staraj się przełamać i przestać się bać. Druga rzecz, która jest szalenie ważna w kontekście negocjacji, a w zasadzie jeszcze zanim one się zaczną, to jest pozytywne nastawienie. I ja wiem, że pewnie część z Was teraz przewróci oczami, że co ja plotę takie ogólniki, ale to naprawdę działa. I już mówię, o co konkretnie chodzi. Bo oczywiście nie o to chodzi, żebyś w ogóle nie była przygotowana i poszła z marszu i stwierdziła, że na pewno będzie dobrze. To w ogóle nie o takie pozytywne nastawienie mi chodzi, ale o zmianę nieco nastawienia w ogóle do tego całego procesu negocjacji. Zauważ, że bardzo często do rozmowy w sprawie płacy, czy też warunków pracy ogółem, podchodzi się trochę jak do konfrontacji. Czyli szykujemy się na tę rozmowę, jakbyśmy szykowały się na wojnę na argumenty. Szykujemy się na to odpieranie ataków, na cięte riposty, na to, żeby udowadniać coś drugiej stronie, żeby właśnie zawsze gdzieś tam mieć odpowiedź na jakieś tam zarzuty, które się mogą pojawić.
No i przyznajcie same, że gdy podchodzicie do tego w ten sposób, to od razu macie większy stres w ogóle związany z całą tą rozmową. Od razu macie też takie nastawienie właśnie konfrontacyjne, czyli patrzycie na drugą stronę jako na waszego wroga, którego musicie pokonać. No i to raczej nigdy nie pomaga w ogóle w jakiejkolwiek rozmowie, takie nastawienie od samego początku, że musimy kogoś pokonać, że my musimy to wygrać, więc ktoś musi to przegrać. Co zamiast tego? Przede wszystkim patrzcie na negocjacje jako na formę rozmowy, ale dotyczącej współpracy. Że wy tak naprawdę negocjując swoją pensję, czy też negocjując swoje warunki pracy, wy nie stoicie w takiej konfrontacji z drugą stroną. Wręcz przeciwnie. Wy, czyli jakby każda z was i wasz pracodawca, musicie wspólnie rozwiązać pewien problem. A tym problemem jest to, że nie jesteście dobrze wynagradzane. I zauważcie, że ta forma podejścia do negocjacji jako do współpracy ma naprawdę dużo sensu, bo oczywiście wy macie jakiś interes w tym, że podchodzicie do tych negocjacji. Czyli chcecie rozwiązać jakiś problem i tym problemem jest to, że czujecie się właśnie zbyt nisko wynagradzane albo że wasze warunki pracy wam nie odpowiadają, na przykład chciałybyście częściej pracować zdalnie. No to mogą być jakiekolwiek wasze potrzeby w waszej konkretnej pracy. I oczywiście wy chcecie ten problem rozwiązać. Chcecie być lepiej wynagradzane, chcecie mieć po prostu więcej pracy zdalnej itd., itd. Ale zauważcie, że dla tej drugiej strony rozmowy, czyli dla waszego pracodawcy, to również jest problem, który on musi rozwiązać. Czyli to też jest jakaś rzecz, która dla niego powinna być ważna, bo jeżeli wy czujecie się wynagradzane zbyt nisko, to dla tego pracodawcy oznacza to, że prawdopodobnie jeżeli nie rozwiąże tego problemu, no to uciekniecie z tej pracy, zaczniecie szukać lepszej pracy albo zaczniecie gorzej pracować, czyli mniej tak naprawdę poświęcać swojego czasu i energii. Więc tej drugiej stronie, waszemu pracodawcy też tak naprawdę zależy na tym, żeby ten problem został rozwiązany. Żeby po prostu móc tak naprawdę was wynagradzać w tak dobry sposób, żeby nie miał po prostu tego problemu na głowie. Żeby się nie zastanawiał, czy za chwilkę będzie wakat i trzeba będzie kogoś szkolić, kogoś poszukać na rynku i poświęcić w sumie dużo czasu na znalezienie pracownika. I notabene. Jeżeli wasz pracodawca nie ma takiego podejścia, no to w ogóle zastanówcie się, czy faktycznie chcecie pracować w miejscu, dla którego jesteście tylko pionkiem i w takim miejscu, w którym faktycznie możecie być zastąpione w każdej chwili. Ale to już jest oddzielna kwestia. Natomiast, jakby wracając do naszego głównego tematu, czyli pamiętajmy o tym, że zawsze rozmowa o pracę jest pewną formą współpracy i to jest pewna forma wspólnego rozwiązania jakiegoś problemu, bo nikomu tak naprawdę nie zależy na tym, żeby wasza praca była po prostu źle wykonywana albo żeby jej nikt nie wykonywał. Więc to jest naprawdę bardzo ważne. I zauważcie, że gdy podejdziecie do negocjacji o wysokość waszej pensji w ten sposób, to zdejmuje to z was taki ciężar konfrontacji. Znaczy, nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, czy czujecie ten temat, koniecznie mi dajcie znać potem po publikacji tego podcastu, czy też tak to widzicie, ale gdy ja myślę o negocjacjach w ten sposób, to ja po prostu wtedy czuję, że ja mogę iść na normalną rozmowę. Że ja mogę po prostu pójść i powiedzieć, jakby no czuję się za nisko wynagradzana, zróbmy coś z tym problemem. I to właśnie sprawia, że ja nie podchodzę do tej drugiej strony rozmowy jako do tej strony, którą ja muszę pokonać. Tylko ja przynoszę jakieś swoje argumenty, mówię, co mam powiedzieć i po prostu daję znać mojemu pracodawcy, że po prostu zależy mi na czymś innym. I że jestem w stanie dobrze wykonywać swoją pracę, solidnie ją wykonywać, ale chciałabym też czuć, że ta druga strona faktycznie to zaangażowanie widzi. Jeżeli tak będziecie podchodzić do negocjacji, to gwarantuję wam, że zdejmie to z was przynajmniej taką sporą część tego ciśnienia na starcie, że właśnie nie będziecie myśleć o tym jako o wyprawie na wojnę. Girls Money Club to nie tylko podcast.
To także strona girlsmoneyclub.pl, na której znajdziesz mnóstwo treści edukacyjnych dotyczących inwestowania, zarządzania swoimi pieniędzmi, poszukiwania pracy zdalnej czy też zakładania swojego biznesu od zera. Zapraszam także do grupy na Facebooku Girls Money Club – Praca zdalna i inwestowanie od podstaw. To społeczność dziewczyn, które rozmawiają otwarcie na temat pieniędzy. Dotychczasowe rady dotyczyły tak ogólnie tematu negocjacji. Czy to tych dotyczących pierwszej pensji, czy to tych dotyczących już kolejnej pensji, czy też podwyżki. Natomiast prawda jest taka, że większość z nas, gdy negocjuje swoją płacę, to albo negocjuje ją na samym początku, czyli w momencie, w którym jest przyjmowana dopiero do jakiejś firmy i po prostu idzie na rozmowę o pracę, albo właśnie negocjujemy, kiedy chcemy mieć podwyżkę, czyli chcemy być wynagradzane lepiej. I teraz ta kolejna rada dotyczy tej pierwszej sytuacji, czyli sytuacji, w której ty idziesz na rozmowę o pracę i w której negocjujesz swoją pierwszą pensję, czy to pierwszą pensję w życiu, czy po prostu pierwszą pensję w danej firmie. Wiele osób popełnia wtedy bardzo duży błąd, a mianowicie podchodzi do tych swoich negocjacji bardzo skromnie. Wychodzi z założenia, że a, może na początku poproszę o nieco mniej, o nieco niższą kwotę, żeby nie być zachłanną, a później przecież zawsze mogę dostać podwyżkę, jeżeli będę pracowała dobrze, to za jakiś czas na pewno ta podwyżka się pojawi. No i owszem, jakby ta podwyżka jak najbardziej może się pojawić później, natomiast pamiętaj, że ogromną wagę ma to, jaka jest ta Twoja pierwsza pensja w konkretnej firmie. Dlatego, że bardzo często podwyżki, które dostajesz później, są na przykład liczone procentowo od tej pensji, którą otrzymujesz obecnie. Innymi słowy, gdy dostajesz podwyżkę 5 czy 10% w danym roku, to inne będzie 5% od niższej kwoty, a inne będzie 5% od tej kwoty wyższej. Czyli negocjując niżej na samym starcie, ty prawdopodobnie pozbawiasz siebie naprawdę sporych kwot w przyszłości. Czyli weź to pod uwagę, że już na samym początku warto negocjować tę wyższą pensję. I pomyśl sobie o tym również jakby patrząc z tej drugiej strony. Gdy idziesz na rozmowę o pracę, to tak naprawdę firma, do której idziesz i osoba, z którą będziesz rozmawiać, ona oczekuje, że ty będziesz negocjować. Ta osoba oczekuje tego, że ty będziesz chciała wynegocjować jak najwyższą pensję. Więc nie bój się negocjować. To nie jest tak, że rozmawianie o pieniądzach to jest jakiś temat tabu. Przecież na rozmowie o pracę to jest jedna z najważniejszych rzeczy, o której będziesz rozmawiać. A więc weź pod uwagę to, że skoro firma do pracy, w której się ubiegasz, spodziewa się tego, że będziesz negocjować, to po prostu spełnij te oczekiwania. To negocjuj, to domagaj się wyższej pensji. Co więcej, możesz nawet przynajmniej na samym starcie sformułować swoją taką wyjściową propozycję wyżej niż faktyczna kwota, którą chciałabyś dostać. Bo jeżeli ty zaczniesz wyżej, a dana firma na przykład zaproponuje coś niżej, no to oczywiście jest duża szansa, że gdzieś się spotkacie po środku. To tak naprawdę jest bardzo częsty element w negocjacji, właśnie to spotkanie się po środku. Więc pamiętaj, że ty jesteś tą osobą, która chce wynegocjować jak najwyższą pensję dla siebie, więc powinna spojrzeć nawet na te wyższe kwoty i później krok po kroku ewentualnie zgadzać się na jakieś ustępstwa. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której można tutaj wspomnieć, to jest to, że bardzo często przychodzi nam z dużym trudem odpowiedź na pytanie, no to jaką kwotę konkretnie masz na myśli? Czyli ile chciałabyś zarabiać? To jest oczywiście bardzo konkretne pytanie, ale to jest jednocześnie bardzo trudne pytanie, dlatego że my mamy pewnie w głowie często jakiś przedział i trudno nam jest też wstrzelić się w myśli tej drugiej strony, przewidzieć to, jaki właśnie ta druga strona ma budżet chociażby,
tego tak naprawdę nigdy do końca nie wiesz, chociaż na szczęście w ostatnich czasach to się już trochę zmienia, więc coraz częściej tak naprawdę takie widełki płacowe są jawne. Natomiast jeżeli dostaniesz takie pytanie, to spróbuj odbić piłeczkę. Spróbuj spytać, a jaki macie budżet na to konkretne stanowisko? Możecie też na przykład dopytać o kwestie związane z zakresem Waszych działań. Możecie powiedzieć, że na przykład trudno Wam jest teraz podać dokładną kwotę, dlatego że jeszcze nie wiecie, jaki będzie konkretny zakres Waszych działań. I to może skłonić też drugą stronę, czyli właśnie stronę pracodawcy, czy też Waszego potencjalnego pracodawcy, do tego, żeby Wam opowiedział o tym stanowisku więcej, co już dla Was będzie fajną informacją i może Wam pozwolić też lepiej sprecyzować swoją taką wymarzoną pensję na tym stanowisku. A w ogóle najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy na przykład właśnie firma, do której się ubiegacie, poda Wam konkretny budżet, który ma przeznaczony na to stanowisko, bo wtedy Wy macie jakiś punkt wyjściowy i możecie z dużo większą łatwością ubiegać się o jak najwyższą pensję. Kolejna rada, która Was raczej nie zaskoczy, to jest taka rada, aby być przygotowaną. Aby być przygotowaną na te negocjacje, które Cię czekają, zarówno podczas rozmowy, do której przygotowujesz się, gdy chcesz być przyjęta do jakiejś firmy, jak i w kwestii negocjacji dotyczących Twojej podwyżki. Tak naprawdę to naprawdę widać, czy jesteś przygotowana, czy masz odpowiednie dane, czy zależy Ci na tym, żeby przeprowadzić owocną rozmowę, czy po prostu liczysz tylko na łut szczęścia, na to, że Ci się uda jakimś trafem wynegocjować to, czego chcesz. A więc raczej tutaj nie licz na szczęście. Naprawdę bądź przygotowaną, bo zobaczysz, że w większości przypadków to zaprocentuje. Przede wszystkim, co mam na myśli, mówiąc o tym, żeby być przygotowaną? Po pierwsze, posiadaj dane, czyli tak naprawdę wiedz, co chciałabyś konkretnie wynegocjować, na czym Ci zależy, a co możesz odpuścić. Mam tutaj na myśli przede wszystkim oczywiście dane dotyczące wysokości Twojej pensji potencjalnej, dlatego że już obecnie, zwłaszcza dzięki internetowi i w ogóle możliwościom, jakie daje rozmowa taka wirtualna z różnymi osobami w sieci, my możemy naprawdę w miarę precyzyjnie określić, ile powinnyśmy zarabiać na danym stanowisku. Są strony internetowe, na których faktycznie możemy zobaczyć po prostu, jakie są widełki, jeżeli chodzi o konkretne stanowisko w konkretnej branży, ale dodatkowo my możemy też korzystać z ogromnej ilości różnych forów, różnych grup, na przykład na Facebooku. Możemy się dopytywać na przykład, cześć, ile zarabiasz na danym stanowisku? Czy są tutaj osoby, które na przykład pracują w tej i w tej firmie? Co możecie mi powiedzieć o pensjach? My możemy zadawać takie pytania w sieci, więc aż szkoda nie skorzystać z takiej okazji. Tak naprawdę, gdy szukasz tych informacji i gdy znajdujesz te informacje, to już masz jakieś konkretne przygotowanie właśnie do takiej konkretnej rozmowy. I to jest bardzo ważne, dlatego że te osoby, które z Tobą rozmawiają, to są osoby, które skupiają się na konkretach. Bo owszem, bardzo często na rozmowie o pracę my rozmawiamy o różnych tak naprawdę kwestiach, ale summa summarum spora część tych informacji o warunkach pracy to sprowadza się też do tego, żeby po prostu ostatecznie ocenić, ile my chcemy na tym konkretnym stanowisku zarabiać. Weź pod uwagę to, że osoby, z którymi rozmawiasz, czy to osoby w Twojej firmie, gdy prosisz o podwyżkę, czy to osoby, z którymi rozmawiasz po raz pierwszy, na przykład przedstawiciele działu HR w firmie, do której się ubiegasz o przyjęcie do pracy, to są osoby, które są przyzwyczajone do tego, żeby rozmawiać o liczbach. To są osoby, które mają swoją liczbę w głowie, mają swoje budżety, więc one tak naprawdę nie muszą lawirować między jakimiś półsłówkami, nie muszą czytać między wierszami, o co Ci chodzi. Ty z nimi możesz porozmawiać otwarcie. Więc bądź na to przygotowana. Wiedz, jaka jest Twoja liczba. Pamiętaj, że w ogóle rozmowa na temat właśnie konkretnej oferty pracy, konkretnego stanowiska
to nie jest nic osobistego. Czyli nie traktuj tak naprawdę w zasadzie żadnych uwag też, które otrzymujesz, jako coś, co jest osobiste. No bo bardzo często jednak dana firma po prostu potrzebuje jakiejś określonej osoby o określonym spektrum umiejętności do danej pracy. Więc nawet jeżeli na przykład czegoś nie masz, czyli nie masz jakiejś umiejętności, która by się w danej pracy przydała, ale nie jest niezbędna, to może w takim razie pomyśl o tym, jakie masz inne atuty, co możesz zaoferować w zamian, albo na przykład jak szybko jesteś w stanie się nauczyć tego, czego Ci brakuje. A więc mów naprawdę konkretami i weź pod uwagę to, że to jest też od Ciebie oczekiwane. Bądź po prostu dobrze przygotowana. A skoro negocjacje w kwestii pensji to nie jest nic osobistego, to pamiętaj też o tym, żeby nie opierać tej pożądanej przez siebie wysokości pensji o wielkość swoich wydatków. Czyli ty nie patrz tak naprawdę ogólnie, czy ta praca, w której będziesz potencjalnie pracować, którą będziesz potencjalnie wykonywać, pozwoli ci zapłacić twoje rachunki, czy jesteś w stanie za to wyżyć, mówiąc kolokwialnie, tylko właśnie korzystaj z tych danych, które masz. Zobacz, czy nie zasługujesz na więcej. Pamiętaj, że tak naprawdę każda kwota, którą wynegocjujesz ponad to, co wydajesz na co dzień, to jest kwota, którą możesz przeznaczyć na swoje oszczędności, na swoją poduszkę finansową, docelowo także na swoje inwestycje. Czyli naprawdę nie bój się tak naprawdę walczyć o to, co rynkowo powinnaś otrzymać. I walcząc o to, i tutaj jest kolejna rzecz, która dotyczy właśnie przygotowania do tej rozmowy, pamiętaj o tym, żeby przygotować sobie różne historie, argumenty, które świadczą o tym, że naprawdę zasługujesz po prostu na więcej. Przypomnij sobie wszystkie sytuacje, w której tak naprawdę ratowałaś jakiś projekt, w których na przykład potrafiłaś wykonać pracę na ostatni moment, pod właśnie dużą dawką takiego stresu albo tuż przy zbliżającym się deadline'ie. Przypomnij sobie wszystkie czasy, w których tak naprawdę okazywało się, że miałaś umiejętności, których nie miał nikt w zespole. Wypisuj sobie takie rzeczy za każdym razem, gdy faktycznie zrobisz coś dobrego w pracy, bo później o tym łatwo zapomnieć, zwłaszcza gdy od tego momentu już minie wiele tygodni czy też miesięcy, a później na takiej rozmowie o pracę będzie to jak znalazł. Czyli to też są konkrety. Czyli możesz wtedy mówić, że na przykład przy takim i takim projekcie ty byłaś w stanie zrobić prezentację w jeden dzień i dzięki tej prezentacji spółka na przykład zarobiła tyle i tyle złotych, bo złapała taki i taki kontrakt. Konkrety. To jest też kwestia, która należy do Ciebie. To Ty się możesz przygotować. I to Ty możesz tak naprawdę dzięki pokazaniu, jak bardzo korzystne były Twoje działania dla poprzedniej firmy, czy też dla tej firmy, w której pracujesz i w której chcesz otrzymać podwyżkę, to pokazanie tego właśnie, ile pozwoliłaś firmie zarobić, też w dużym stopniu jest taką Twoją kartą przetargową, która pozwoli Ci wynegocjować więcej, niż gdybyś po prostu mówiła tylko o tym, że jesteś kompetentna i umiesz pracować pod presją czasu. Bo to nie są konkrety. A więc naprawdę przygotuj się i syp konkretami. Pamiętaj, że tak naprawdę takie przygotowanie się może Ci się przydać wielokrotnie. Też na innych, przyszłych rozmowach o pracę. Więc to nie jest tak, że Ty wykonujesz tę pracę na darmo. Ty wykonujesz tę pracę dla siebie, po to, żeby wykorzystać te argumenty prawdopodobnie jeszcze wiele razy, o ile oczywiście będziesz czuła taką potrzebę i będziesz miała taką okazję. Zanim pójdziemy dalej, szybkie zaproszenie. Już 8 czerwca o godzinie 20 poprowadzę rewelacyjny i zupełnie darmowy webinar pod tytułem Droga do wolności finansowej w praktyce. Jeżeli chcesz szybciej dążyć do swojego bezpieczeństwa finansowego, do niezależności finansowej, a w rezultacie później również do wolności finansowej, no to nie może Cię zabraknąć na tym webinarze. Webinary Girls Money Club mają to do siebie, że wynosi się z nich nie tylko ogrom wiedzy, ale przede wszystkim dużo takiej dobrej, pozytywnej energii, która udziela się nam wszystkim. Więc koniecznie przyjdź, sama się o tym przekonaj. 8 czerwca o godzinie 20 widzimy się na webinarze o dążeniu do wolności finansowej. Link gdzieś podam tutaj w opisie tego odcinka.
Kolejną rzeczą, o której chciałabym wspomnieć i sądzę, że jest ona bardzo ważna w kontekście jakichkolwiek negocjacji dotyczącej czy to pensji, czy to ogólnie warunków pracy, to jest kwestia posiadania planu B, czyli po prostu uszanowania faktu, że nawet jeżeli zrobisz wszystko dobrze, nawet jeżeli rozmowa pójdzie świetnie, to i tak możesz usłyszeć nie. I tak możesz nie wynegocjować tego, co chciałaś wynegocjować. I oczywiście, czasem negocjacje nie pójdą dobrze, dlatego że popełnisz jakieś błędy. No ale każda z nas popełnia jakieś błędy. I zwłaszcza, gdy negocjujemy po raz pierwszy, drugi w swoim życiu, no to często po prostu nie mamy jeszcze tych umiejętności negocjacyjnych. I to nie jest nic złego. Zawsze można się tego nauczyć i uczymy się tego negocjując. Więc faktycznie te początkowe błędy są jak najbardziej okej. Natomiast może się okazać, że jesteś naprawdę wprawną negocjatorką, ale z przyczyn, które w ogóle nie są z Tobą związane, i tak nie wynegocjujesz tego, co chcesz. No bo może się okazać, że dana spółka faktycznie nie ma budżetu, że ma na przykład jakieś procedury, które uniemożliwiają wynegocjowanie tego, czego chcesz, na przykład powiedzmy pracy zdalnej z zagranicy. Może się wydarzyć wiele rzeczy, które nawet bez złej woli drugiej strony i tak nie pozwolą Ci osiągnąć wymarzonego rezultatu. Tak naprawdę negocjacje to jest jakaś rozmowa, to jest próba po prostu wypracowania jakiegoś kompromisu, czy też wspólnego rozwiązania jakiegoś problemu, to może się okazać, że ten problem po prostu nie zostanie rozwiązany. No i tutaj właśnie wchodzi pytanie, co zrobisz, jeśli faktycznie tak będzie, jeżeli nie powiedzie Ci się w tych negocjacjach, czyli po prostu nie osiągniesz tego, co chciałaś uzyskać. Tutaj kłania się właśnie tworzenie sobie takiej silnej pozycji na rynku. Czyli przede wszystkim miej świadomość, że im bardziej pożądane są Twoje umiejętności ogólnie na rynku, tym więcej po pierwsze możesz wynegocjować, ale też tym mniej będzie Cię bolała jakakolwiek odmowa, bo wiesz, że i tak sobie poradzisz. Więc pamiętaj o tym, że negocjowanie swojej pensji, czy też rozmowa o pracę, to nie jest działanie, które polega na tym, żeby złapać jak najwygodniejszą posadkę i sobie po prostu łatwo żyć. Patrz na swoje życie, swoją pracę, ogólnie swoje działania dotyczące kariery jako na coś długoterminowego. Czyli patrz na swoją karierę właśnie tak wielowymiarowo. Przede wszystkim traktuj swoją karierę jako coś, co robisz dla siebie. Czyli dbaj o te swoje umiejętności, dbaj o to, żeby w danej pracy się rozwijać, bo Ty nie robisz tego po to, żeby mieć tylko i wyłącznie wyższą pensję. Ty, dbając o swoją karierę i swój rozwój, dbasz też o to, żeby móc sobie poradzić w różnych sytuacjach na rynku. Także w okresie dekoniunktury, także wtedy, kiedy jest kryzys w gospodarce i w fajnych pracach utrzymują się tylko najlepsi. Więc pamiętaj, że ty walczysz bardziej o siebie, a nie o to, żeby było Ci wygodnie tylko tu i teraz. Więc zawsze, zawsze patrz długoterminowo i zawsze myśl też o tym, co zrobisz, jeżeli nie otrzymasz żadnej pensji. Plan B w zależności od naszej sytuacji zawodowej może wyglądać bardzo, bardzo różnie. Gdy na przykład biegasz się o etat, ogólnie o zatrudnienie w jakiejś firmie, no to oczywiście tym Twoim planem B jest to, że szukasz też pracy gdzie indziej. Albo masz jakieś dodatkowe źródło przychodu. W ogóle posiadanie kilku źródeł przychodów to jest fantastyczna sprawa w kontekście takiego właśnie spokoju i bezpieczeństwa finansowego. I to dlatego Was tak mocno do tego zawsze zachęcam. Natomiast jeżeli ubiegasz się o podwyżkę w Twojej firmie, w której dotychczas pracujesz, to posiadanie planu B jest szczególnie ważne i dla Twojego właśnie bezpieczeństwa finansowego, i dla Twojego komfortu psychicznego, dlatego że wiadomo, że gdy idziesz na rozmowę o wyższej pensji i tej wyższej pensji nie otrzymujesz, to Twój pracodawca już wie, że ma problem. I tym problemem jest to, że czujesz się wynagradzana zbyt nisko, więc prawdopodobnie gdzieś tam już zaczynasz szukać innej pracy. No i oczywiście to wcale nie jest tak, że nie wiem, że muszą Cię spotkać z tego powodu jakieś złośliwości w firmie, czy jakieś inne traktowanie, czy jakaś potrzeba udowadniania, że zasługujesz na tę wyższą pensję. Mam nadzieję, że tak nie jest i że takie zachowania już odchodzą gdzieś do przeszłości.
Natomiast może się okazać, że faktycznie zrobi się niekomfortowo, dlatego że ty będziesz wiedziała, że twój pracodawca już wie, na czym ci zależy i wie, że tego nie dostałaś. Więc zanim pójdziesz na tę rozmowę, przede wszystkim zastanów się, co zrobisz, jeżeli otrzymasz odmowę. Czyli co zrobisz? Jaki jest twój plan B? Czy ty faktycznie masz już nagraną jakąś inną pracę? Czy ty może masz inne źródło przychodu i po prostu, jeżeli się okaże, że tej podwyżki nie dostaniesz, to zrezygnujesz z tej pracy i faktycznie będziesz robiła coś innego. Albo chociażby będziesz miała na tyle duże oszczędności, że po prostu zrezygnujesz i będziesz miała pół roku czy nawet rok czasu i takich oszczędności właśnie na te wydatki swoje codzienne, żebyś mogła na spokojnie znaleźć pracę, która Cię interesuje i w której się rozwijasz. A więc tutaj ważna sprawa jest taka, żeby zawsze, zawsze pamiętać, że ten plan B się po prostu przydaje, bo on służy po prostu każdej z nas i po to, żebyśmy się czuły bezpiecznie finansowo i po to, żebyśmy się czuły bezpiecznie tak gdzieś w swojej głowie, tak psychicznie, że nie mamy aż tak dużej presji, żeby osiągnąć to, co chcemy osiągnąć, no bo też się wtedy dużo łatwiej negocjuje. Na koniec taka mała refleksja. Może nie taka mała, bo tak naprawdę to jest duży, duży przekaz, który myślę, że przyda się zwłaszcza tym z Was, które boją się negocjować o wyższą pensję, dlatego że czują, że to jest zachłanność. Czują, że na nią gdzieś tam podświadomie nie zasługują, że być może są lepsze osoby, które by mogły zarabiać właśnie tę wyższą pensję. Pamiętajcie o tym, że zarabianie jak najwyższej pensji, czyli dbanie o to, żeby być wynagradzaną godziwie i dobrze wykonywać swoją pracę, ale oczywiście za odpowiednią płacę, to jest element dbałości o Wasze finanse osobiste. To jest bardzo ważny element w ogóle Waszego bezpieczeństwa finansowego, Waszej niezależności finansowej, a ostatecznie również dążenia do wolności finansowej. Negocjując wyższą pensję, Wy tak naprawdę nie walczycie tylko i wyłącznie o to, żeby być wynagradzaną lepiej teraz i w najbliższych miesiącach. Wy walczycie o to, żeby mieć więcej pieniędzy przez całe Wasze życie, bo im więcej zarobicie teraz, tym więcej pieniędzy będziecie w stanie przeznaczyć na oszczędności, na inwestycje i tym skuteczniej będziecie mogły te swoje pieniądze pomnażać, unikając tak naprawdę tak dużego rozwarstwienia i zarobków, i też chociażby emerytur wśród kobiet i mężczyzn w przyszłości. Więc to jest naprawdę bardzo ważny element w ogóle wyrównywania szans między kobietami i mężczyznami. No bo tak naprawdę różnice w pensjach między płciami to twarde dane, to nie są żadne przypuszczenia. Tak po prostu jest, niestety. No i pamiętajcie też, że odważnie negocjując i mówiąc głośno, na czym Wam zależy, jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o Waszą pensję, czyli znajdując w sobie odwagę, żeby walczyć o swoje, żeby walczyć o więcej, Wy tak naprawdę robicie dużo dobrego też dla każdej kobiety, która przychodzi po Was, czyli każdej kobiety, która właśnie poszukuje takich przykładów innych dziewczyn, którym się negocjacje udały, które właśnie skutecznie wynegocjowały sobie lepsze warunki pracy, które wynegocjowały sobie wyższą pensję i po prostu lepiej żyją, są niezależne i faktycznie no, cieszą się tym bezpieczeństwem finansowym. Więc pamiętajcie, że w dbaniu o własne zarobki tak naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o Wasze wygodnictwo, ani bynajmniej nie o żadną zachłanność. Wy robicie to dla siebie, ale Wy też to robicie dla chociażby kolejnych pokoleń, żeby każda kolejna dziewczyna była na tyle odważna, żeby faktycznie również walczyła o swoje. Jeśli masz jakieś swoje przemyślenia na temat tego odcinka podcastu, to koniecznie daj mi znać. Napisz do mnie na adres mailowy kontakt@girlsmoneyclub.pl albo znajdziesz mnie na Instagramie na koncie dorota.sierakowska.